Witam serdecznie. Tak jak obiecałem, odcinek dzisiejszy jest na temat Rhine loricari species red. To te rybki tutaj, te zbrojniki. Na temat pochodzenia rybek niewiele wiadomo. Prawdopodobnie pochodzą z górnej Amazonki. To tyle na ten temat mogę powiedzieć. Dość taka enigmatyczna rybka, jeżeli chodzi o dane, które jej dotyczą, bo na temat rozmnażania też niewiele wiadomo. Mnie osobiście nigdy się nie udało ich rozmnożyć. Nie wiem też, czy ryby, które są w handlu, są rybami z odłowów, czy są to ryby rozmnożone. Może zrobię zbliżenie. Bardzo podobne do rybek, które widzieliście w wcześniejszym odcinku. Natomiast inaczej obarwione, rudobrązowe. Z takim, jakby to powiedzieć, na tym brązie są takie smugi na plecach ryb. Może na tej to będzie lepiej widać. No i pyszczek też jest pokryty takimi smugami ciemnymi. Masywniejsze w budowie ciała od zbrojnika drobnołuskiego. No i nieco większe, bo rosną do 12 cm. To są dorosłe ryby. Są tutaj cztery, są na odchudzaniu, ponieważ strasznie się spasły na tubifeksie i na rureczniku. To jest ich ulubione danie. I generalnie rzecz biorąc, te ryby lubią mięsko. O, proszę, jaki ładny wypławek. Będę teraz w Polsce, to muszę kupić coś na to dziadostwo. Bardzo ładna ryba, dość spokojna. Natomiast mniejsze zbrojniki typu otocinklusy, właśnie Rhine loricarie, mikrolepidogaster, czyli zbrojnik dobrołuski, no, przegrywają z nimi konkurencję pokarmową. Powinno się je trzymać w grupce. Ja mam cztery tutaj, trzy samce i samice. Ten tutaj to jest samiec, to jest samica. Łatwo rozpoznać, ponieważ samiec ma bokobrody i takie szczoteczki. No, tu jest jeszcze jeden. O, może na nim będzie widać te bokobrody. Trochę źle jest ustawiony. Dam może rurecznika, to zresztą łazić, będzie lepiej to widać. No i na płytwach piersiowych też taka im szczotka rośnie do góry. Na chwilę zatrzymam dom rurecznika, bo kręcę z ręki. Tutaj niestety nie mogę skorzystać z statywu, bo akwarium jest dość nisko. Jak widzicie, podłoże w akwarium to piasek drobnoziarnisty. Ryby bardzo lubią właśnie takie podłoże, przekopują je ustawicznie, także trzeba się liczyć z tym, że w akwarium będzie trochę mułku. Natomiast bardzo istotny jest ruch wody i filtracja, w związku z czym no ta woda zawsze jest czysta tutaj. Jeżeli chodzi o pH, to ogólnie ryby znoszą od 6,0 do 7,0. Ja tutaj mam więcej 6,5. Twardość wody od 3 do 12, czyli od miękkiej do średnio twardej. Natomiast miękkiej się czują najlepiej. Jeżeli chodzi o temperaturę, to z doświadczenia wiem, że ryby znoszą temperaturę od 20 do 30 stopni. Natomiast tak samo jak w przypadku poprzednich rybek, które pokazywałem, ulubioną temperaturą to są 24-25 stopni.
dam im to żarcie i będę dalej opowiadał. Jestem z powrotem. Dałem im żarcie w postaci Tubifexu i Glindala. No i trzeba chwilkę poczekać, żeby przyszły. No. To jest samiec, ten tutaj na przykład. Można zobaczyć te bokobrody. O. Ta szczecina w bokach głowy właśnie, to jest broda. Samica tego nie ma. No i na płetwach, można powiedzieć, jak na kontakt natarcia płetw tych piersiowych roślin też taka szczecina. Tu widać taką białą kryskę. No. Bardzo istotne dla tych ryb jest zapewnienie dużej ilości kryjówek z korzeni. Nie tylko z korzeni, z jakichś rurek, właśnie z takich glinianych tych. To też jest właśnie korzeń gliniany. I takie domki tam są też z gliny. Tych kryjówek musi być tak, jak są powiedzmy 4 ryby tutaj, to mają ich 8. Nie musi być 2 razy tyle, ale im więcej, tym lepiej. O, to jest karma, którą one najbardziej lubią. Dlatego musi być piasek, bo one ustawicznie grzebią i kopią w tym piasku w poszukiwaniu ochotek, czy właśnie grindali, albo tubifexu. Nie są to za proste ryby, powinno się mieć właśnie minimum 4-5 rybek. Jak jest ich więcej, to mam wrażenie, że lepiej się czują. No i zbiornik też musi być specyficzny. Wcześniej były właśnie w akwarium z neonami, tam jest taki sam piasek. Tylko że przez to, że właśnie rosną większe od tych drugich zbrojników, no to wyżerały całą karmę, no i spasły się. Jeszcze będą tutaj, myślę, że ze 2 miesiące, troszkę schudną bardziej, no i mogą wrócić z powrotem. O, wyłączyło się akwarium obok. Teraz nie ma takich refleksów, super. Tak jak powiedziałem, woda musi cały czas sobie być w ruchu, bo są to ryby rzeczne. Da się zauważyć po tych poprochach tutaj, że ta woda tutaj płynie, ten baniak cały czas. Ryby, które gdzieś tam siedzą przy powierzchni, no to to świadczy o tym, że za mały ruch wody jest, za mało tlenu. Natomiast one uwielbiają wszelkiej maści korzenie. Zresztą zauważcie, że też kamuflaż mają takie właśnie podkorzenie stworzone. No i przypuszczam, że bardzo trudno taką rybę wypatrzyć, jak się nie wie, że ona tam jest. Niestety mam tutaj troszkę kiepską hierarchię, jeżeli chodzi o płeć. Znaczy może nie hierarchię, tylko układ płci, bo mam 3 panów, 1 panią. Przydałoby się, żeby tych samic było więcej, przynajmniej jedna samica na jednego samca. Natomiast kupując ryby, one są tak małe, że bardzo ciężko jest. Znaczy wtedy nie da się w ogóle stwierdzić, co jest co. Natomiast dorosłych ryb w handlu nie widziałem. Te rureczniki kupiłem. Pierwszy raz widzę takie rureczniki, które nie zbijają się w kupę, tylko pływają. Nawet próbują uciekać. Rureczniki GMO. Bardzo istotne jest, jakbyście chcieli sobie kupić takie właśnie rybki,
Bardzo istotne jest na początku, żeby trzymać je w osobnym, jakimś takim mniejszym zbiorniku, żeby urosły, ponieważ jako młode ryby są bardzo wrażliwe i włożenie ich do akwarium ogólnego z większymi rybami no, może się skończyć katastrofą. Nie polecam raczej osobom, które zaczynają akwarystykę. Wydaje mi się, że to trochę za trudna ryba. Natomiast dla osób, które już troszkę się w to bawią, no to jak najbardziej. Jak najbardziej nadaje się do akwarium ogólnego. Można trzymać z różnymi innymi rybami. Z tym, że jeżeli chodzi o towarzystwo innych zbrojników, no trzeba po prostu wziąć pod uwagę to, że to nie są ryby duże i jakoś szczególnie silne. Więc owszem, można trzymać ancystrusa z nimi, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że on będzie im wyżerał karmę. Także można jakieś inne zbrojniki, natomiast no, muszą to być gatunki zbliżone wielkością. No na przykład tak jak właśnie ja trzymam je razem z tym zbrojnikiem drobnołuskim. Karma raczej nie stanowi problemu, ponieważ wydają wszelkie rodzaje tabletki dla glonojadów. Natomiast nie jedzą glonów tak jak typowe glonojady. W ogóle jeżeli chodzi o ryby z grupy Rhinelorhicaria, ogólnie ryby, które mówi się na nie lorikarie, no to lorikarie nie są glonojadami w takim właśnie znaczeniu, że jedzą jakieś tam glonki. No, nie, one jedzą różne robaczki, które sobie na dnie tam są, zjadają owady, które wpadają do wody, chętnie się posilają truchem jakiejś innej ryby, która padła, czy tam nawet truchem jakiegoś ptaka, czy innego zwierzaka. Generalnie te ryby lubią mięsko. Taki właśnie prawidłowy zbiornik. Ten zbiornik jest mały, on ma 20 litrów. Nie jest to docelowy zbiornik dla tych ryb, natomiast jest to idealny zbiornik, żeby sobie wychowywać te ryby, żeby podrosły i żeby później móc je wpuścić do zbiornika z innymi rybami. To właśnie taka 20. Dużo korzonków, naprawdę dużo. Tutaj jest kilka różnych korzonków splątanych ze sobą i tych domków jest około 8 z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o rośliny, no powinno się stworzyć coś na kształt tego, co ja tutaj zrobiłem. Czyli generalnie zbiorniczek zarośnięty, natomiast dający dużą powierzchnię dna wolną, na której sobie ryby żyją. Ale właśnie w odróżnieniu od tych lorikali, które pokazałem w odcinku wcześniejszym, te wędrują po różnych przedmiotach, które są w akwarium. I muszą mieć takie korzenie, po których będą sobie mogły łazić. Wybierając takie korzenie, trzeba się kierować tym, żeby były raczej płaskie niż owalne, tak żeby ryby mogły na nich się wylegiwać. Zresztą jest tutaj ładny przykład, jak właśnie ryby wykorzystują te korzenie. Na dno schodzą, żeby się odżywiać, a generalnie przez cały dzień siedzą właśnie na korzeniach. Lub też siedzą właśnie w tych domkach, jak są już nażarte porządnie. No niestety nie udało mi się ich rozmnożyć jeszcze, nie wiem czemu. Co jest za to winne? Może powinienem po prostu wybrać któregoś z tych samców. I tak może zrobię na koniec, że jak jeszcze troszkę bardziej schudną,
To zabiorę dwa samce, zostawię jednego z tą samicą, która tu jest i zobaczymy, może akurat. Dla pary ryb taki zbiornik 20 litrów w zupełności wystarcza, nie trzeba nic więcej. Tak on wygląda. Od góry wygląda w ten sposób. Także jest trochę cienia, jest miejsce, gdzie jest światło. Bardzo, bardzo naprawdę fajne zwierzaki. No tylko trzeba spełnić ich wymagania. Natomiast jedna uwaga. Obecnie gdybym miał coś zmienić, to może bym zmienił podłoże trochę bardziej ciemne. Natomiast nie widzę, żeby to miało jakiś specjalny wpływ na to, jak ryby się zachowują, bo nie są tu w ogóle płochliwe. Natomiast wydaje mi się, że powinno być to podłoże trochę ciemniejsze. Dałem takie samo, ponieważ no, od początku były na takim podłożu chowane, więc stwierdziłem, że no, zostawię to jak jest. A generalnie w ogóle ten zbiornik właśnie specjalnie pod samo odchudzanie ich, bo jeżeli nie będziemy kontrolować tego, ile jedzą, to bardzo szybko stają się tłuste. No i otłuszczone ryby nie żyją zazwyczaj zbyt długo. No i wpadłem na taki pomysł właśnie, że tutaj je wsadzę, żeby je odchudzić, bo tutaj mam kontrolę, ile jedzenia dostają, ponieważ tu są same. Okej, to chyba będzie na tyle, co mogę o tych rybkach powiedzieć. Aha, mogę jeszcze stwierdzić, że to są ryby dwuletnie, czyli po 2 latach, jak kupicie sobie, te ryby osiągną mniej więcej 12 cm. Także nie rosną jakoś specjalnie szybko, bo w handlu ryby, które są dostępne, są w wielkości około 4 do 6 cm. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnego filmu. Cześć!